Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Proszę Państwa, to co teraz się dzieje na tych przejazdach, to przechodzi wszelkie granice. Kierowcy są nieostrożni, starają się przejeżdżać przed pędzącym pociągiem, aby zdążyć. I tu pytanie, dokąd? Na drugi świat? Człowieku, poczekaj. Za chwilę ten pociąg przejedzie, spokojnie pojedziesz dalej. Idealnym rozwiązaniem na kolei są wiadukty, tunele, gdzie droga nie jest skrzyżowana na poziomie z torami kolejowymi. W Polsce przyjmuje się, że linie kolejowe do prędkości 160 km na godzinę mają przejazdy na poziomie szyn. Powyżej tej prędkości, no niestety, muszą już być tunele i wiadukty. Obowiązuje 6 kategorii przejazdów drogowo-kolejowych. Według rozporządzenia ministra infrastruktury z 2015 roku. Pierwszy przejazd, przez który teraz będziemy przejeżdżać, jest to przejazd kategorii A. Przejazdy tego typu są obsługiwane przez człowieka, mają sygnalizację świetlną i pełne rogatki na przejeździe. Do przejazdów kategorii A zalicza się również przejazd bez rogatek. Są wówczas oznakowane takie przejazdy znakiem ostrzegawczym A30 z tabliczką T10. Na czas przejazdu taboru uprawniony pracownik kolei wstrzymuje ruch. Przed przejazdami kategorii A umieszczony jest znak A9 oraz słupki wskaźnikowe. W swojej karierze zawodowej miałem raz taki przypadek, że był przejazd podany przez stację, a rogatki były otwarte. No i co wtedy zrobiłem? Zatrzymałem się przed przejazdem. Nie było wtedy jeszcze radiotelefonów. Podałem sygnał RP1 baczność i po chwili rogatki zostały zamknięte. Obsługujący ten przejazd poniósł konsekwencje służbowe. Gdy na przejeździe są kamery rejestrujące, a jest ich coraz więcej, przejazd na czerwonym świetle kosztuje 2000 zł i 15 punktów karnych. Ilość przejazdów na poziomie szyn maleje. W 2015 roku mieliśmy 13290 przejazdów w wszystkich kategoriach, a w 2022 12098, czyli zmalała ilość przejazdów o 1092.